Hej, hej, obejrzymy sobie kolejny odcinek Wojen Klonów, Clone Wars. No i co? No i zasady, jakie przyświecają tej serii, doskonale znacie. Jeśli nie znacie, to się właśnie teraz wyświetlają. Na początku już przypomnę o tym, żebyście koniecznie zafollowowali Instagrama Biblioteki Osus, bo tam się też trochę różnych rzeczy dzieje. No i co? No i tak naprawdę moja ocena tego odcinka będzie później. No i to chyba dużo tutaj nie będę opowiadał na wstępie. Te moje wstępy się robią coraz krótsze i to chyba powinno was cieszyć, bo to znaczy, że jakby więcej czasu poświęcimy odcinkowi Wojen Klonów. Ja sobie powolutku przypominam odcinki. Na razie jesteśmy w sezonie pierwszym. Odcinek to będzie, jeśli się nie mylę, 12. Poprzednio był 11, teraz będzie, jeśli się nie mylę, 12. Także no co, no oglądamy chyba od razu, żeby się tutaj szczególnie nie zastanawiać. Jedziemy z koksem, tak? Mądry cytat na początku. Ponieś porażkę z honorem, niż zwyciężyj oszustwem. Bardzo mądre, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Pamiętajcie, żeby nie ściągać na klasówkach. Tak, poznaliśmy Hondo Onakę, który był zupełnie inny niż w Rebeliantach, więc zupełnie się tego nie spodziewałem, kiedy oglądaliśmy. Czyli jednak się dali złapać, pomimo tego, że ich oszukali i nie wypili tej otrutego napoju. Mhm. Ich też złapali. Czyli co, będą musieli dogadać z Dooku, żeby jakoś się wydostać z... Aha, czyli co, próbowali sprzedać Dooku Republice, tak? I teraz będą próbowali sprzedać, w cudzysłowie sprzedać, Obi-Wana i Anakina separatystom, tak? Dobre. No pięknie po prostu. Onaka wykombinował. Niesamowicie. Coruscant. Wysyłanie Jar Jara z okupem jest dziwne. No, już jest. Statek ze Star Treka ściga. I oczywiście Jar Jar usiądzie za działkami i uratuje ich wszystkich. Try spinning. This is good trick. Jestem taki trochę zażenowany, jak widzę Jar Jara. Znowu. No tak, czyli musieli dogadać się z hrabią Dooku, żeby się wydostać. Ciekawy zwrot akcji, nie powiem. Ciekawy. Dlaczego bardziej rozwaliło kadłub na dole, a nie kabinę pilotów na górze? To dlaczego piloci są nieżywi? Ach, logika serialu. Nie no, sorry, czepiam się na siłę. Żartuję oczywiście. No, ciekawe, czy przyprawa przetrwała tą kraksę. Upsi. I co, jeszcze bardziej ich splątali. To jest głos, bo chyba głos pod Jar Jar Binksa podkładał ten sam aktor, co w epizodzie tam pierwszym, drugim, tak? Trzecim. Czyli Ahmed Best. Ale to coś mi się nie wydaje, że to był... Wydaje mi się, że to nie jest ten sam głos. No i oczywiście Jar Jar jest najstarszy stopniem teraz. O Jezu, masakra. Czarno to widzę, w sensie działania Jar Jara. Ciekawe, jak to będzie dalej wyglądało. A czemu Jar Jar biega jak porąbany? Biegał. I oczywiście nie trafiają.
coraz ciekawszy ten Jar Jar Binks. To tak jak mówiłem chyba przy okazji tego odcinka Bomba Jedi, nie? Że jakby Clone Warsy muszą pokazać nam odpowiedź na to, jak Jar Jar Binks się rozwinął z tego clumsy stworka z epizodu pierwszego do gościa, który zastępuje Padmę w Senacie w epizodzie trzecim, nie? No i właśnie widzimy, że on jest nadal ślamazarny i nadal no i nadal ma dużego pecha generalnie, ale widać, że jakby coraz bardziej ma łeb na karku, nie? No, pogubili przyprawę. Co, i tylko dwa opakowania tej przyprawy? Sorry za hałasy, jeśli w ogóle coś słyszycie, bo coś za oknem jest głośno. No nie, czyli jednak mają więcej opakowań przyprawy. Takie trochę nosorożce, nie? Udadusa. Udadusa. Pięknie. Piękne słowa. No, a oni co? Znowu piją. Ciekawe, czy znowu będzie otrute. Oj, serduszko. Ułożyli ich w serduszko. Representative Binks. To brzmi po prostu niesamowicie. O, poślizgnie się. Oj. I rozwali obydwa czołgi. I już nie ma prądu. I tu wszystko zgaśnie. No i proszę. Cztery klony są w stanie załatwić robotę całej armii. Pięknie. No już nie mają duku, żeby pohandlować troszeczkę. Co? No to pojmą Hondo Onakę, czy go wypuszczą? Czyli, że należy się bać hrabiego duku i uciekać stąd, bo się będzie mścił. I pewnie rozgromi ten klan, czy tą szajkę Hondo Onaki. Bardzo fajny, mały ark, w cudzysłowie mam na myśli mały ark, bo taki dwuodcinkowy. Ale fajnie, bo pokazuje też, znaczy ja tutaj czuję bardzo mocny morał w tym odcinku. To znaczy, że jakby, żeby nie szukać zemsty, to po pierwsze. Po drugie właśnie to, co było powiedziane na początku, czyli, że no jakby dobrze, lepiej jest przegrać z honorem, niż wygrać oszukując, tak? I to są mądre słowa, które powinniśmy zapamiętać. Jakby czasami ten edukacyjny, w cudzysłowie, walor Wojen Klonów jest czasem większy, czasem mniejszy. Oczywiście, wiadomo, to zależy od odcinka. Natomiast tutaj on był całkiem fajny, no bo widać, że jak to wygląda. Natomiast, no co, no, oceniać można tak naprawdę cały ten dwuodcinkowy ark, bo poprzedni odcinek zakończył się takim zawieszeniem, więc ja nieszczególnie jakby miałem co do powiedzenia, no bo zakończył się w momencie, kiedy Anakin i Obi-Wan poszli pić i wyglądało na to, że się wywiną od tej usypiającej trucizny jakiejś, którą im dosypano do kieliszka. Natomiast no, okazało się, że się nie wywinęli. No i stąd jakby historia w kolejnym odcinku opowiedziana. I to było bardzo fajne. Poznaliśmy Hondo Onakę. I natomiast to było też istotne, jakby nie tyle ze względu właśnie poznania samego Hondo Onaki, ale również ze względu na to, że zobaczyliśmy jakby kolejną frakcję, nie? To mi trochę przypomina to, co było jakby chronologicznie później niż Wojny Klonów, czyli pokazane w epizodzie 8, czyli Canto Bight, nie? Że mamy oczywiście wojnę na śmierć i życie między dwiema frakcjami. Czy to tam są Republika i Separatyści, czy to jest najwyższy porządek i ruch oporu, to jakby mniej istotne. Natomiast mamy walkę na śmierć i życie dwóch frakcji, natomiast życie toczy się dalej, tak? W galaktyce, nie wiem, siły, czy w ogóle jednostki, które chcą
na tym dorobić, tak? I to jest, czy na tym chcą zarobić. I niezależnie od tego, czy nie wspierają jasno jednej strony. To jest jakby bardzo istotne właśnie ze względu na to, żeby pokazać, że Gwiezdne Wojny nie są czarno-białe, tak? Że to nie jest wszystko albo nic, że to nie jest tylko dobro i tylko zło, po jednej dobro, po drugiej zło, tylko że właśnie jest jakaś szarość, jest jakieś coś, co... No właśnie jest sobie taki Hondo Onaka, który raz, podejrzewam, pomoże naszym bohaterom, drugi raz złapie dla okupu i będzie próbował na tym zarobić, także no, wiecie, o co chodzi, nie? I to jest fajne. I pomimo tego, że to jest pirat, nie? Chciałoby się powiedzieć, że zły, tak? Bo złapał naszych bohaterów, to jednak ma honor, tak? I to jest właśnie mega istotne, że to też nie jest postać taka, którą po tym odcinku byśmy powiedzieli, o, jaki zły bohater, jaki negatywny bohater. No nie czujemy tego, żeby on był negatywny, prawda? On sobie jest i tak jak to mówi Jango Fett, jestem tylko prostym człowiekiem starającym się znaleźć swoje miejsce w galaktyce, nie? I to jest... No i to jest właśnie cały Hondo Onaka i podejrzewam cała masa innych bohaterów, które jeszcze nam Wojny Klonów okażą. Także fajne, jeden z lepszych kawałków, mało dowcipów droidów, bo tu w ogóle nie było droidów, czy prawie w ogóle nie było droidów. Było trochę żenuły Jar Jara, ale widzimy, że Jar Jar się zmienia też. To znaczy, że on miał jakiś pomysł do zrobienia, a nie, że to, co mu wyszło, że tam poniszczył jakieś czołgi, czy tak jak w epizodzie pierwszym, nie? Coś tam poniszczył, to w zasadzie tylko przez swoją niezdarność i tak naprawdę przez szczęście. Tutaj on miał jakiś pomysł, więc też rodzi nam się tutaj na naszych oczach Jar Jar, który jest swego rodzaju, no nie chcę powiedzieć dowódcą, tak? Ale jakiś taki już trochę bardziej ogarnięty. Znaczy nadal bardzo, jak to się mówi, clumsy, tak? Ale już jakimś tam dowódcą jest. Już zaczyna zasługiwać na to miano, które dostał trochę nad wyrost, czyli tego reprezentanta Binksa, tak? I to też jest fajne, czyli takie dwa fajne elementy w tym odcinku. Ja już niedługo obejrzę następny. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby nacisnąć dzwoneczek koniecznie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na kanale Biblioteki Osus. No i co? No i pamiętajcie o Instagramie także. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa, pa.